Witajcie moi kochani, witajcie w karnawałowo-sylwestrowo-świąteczno-międzyświąteczno-mierzymy z Born to be PL, ale myślałam, że w tym roku już nie będzie mierzymy z tym sklepem, z tą platformą, ale udało nam się. Jesteśmy jeszcze z takimi bardziej szykownymi, wyjściowymi sukienkami oraz dresami. Będą stroje, słuchajcie, na ten czas właśnie wigilijny, sylwestrowy, będzie coś eleganckiego, będzie też coś takiego do posiedzenia w domu. Będzie dużo butów, mam tutaj dla Was 10 czy 11 stylizacji, więc weźcie sobie coś pysznego do picia, zrelaksujcie się ze mną. I dzisiaj wyjątkowo ten film nagrywam w tygodniu, ponieważ moja zniżka Stylizacje TV, 35% zniżki na wszystko, łączy się z rzeczami z wyprzedaży, więc to jest bardzo ważna informacja, że ta zniżka może być jeszcze wyższa dla Was. Wchodźcie na stronę, wpisujcie kod i sprawdzajcie, jakie ceny Wam wyskoczą. Na stronie jest mnóstwo, tysiące tak naprawdę rzeczy, butów i ubrań dla Was, dla całej rodziny, więc zaczynamy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, mimo że nagrywam w tygodniu. Także, kochani, lecimy. Z tyłu za mną Fluffy tam sobie gryzie, łobuzuje, więc Fluffy będzie w tle. Okej, okay. I pierwsza stylizacja, ja w ogóle dzisiaj specjalnie upięłam włosy, żeby nikomu tu nie przeszkadzać. Wiecie, włosami upięłam, zrobiłam sobie tak modne pejsy. Makijaż, mam też brokat na oczach, żeby było sylwestrowo, to jest brokat z Glam Shopu. Pomadkę też Wam podlinkuję. Dzisiaj zaczynam od sukienki eleganckiej i od butów eleganckich. Ja takich butów na sobie już dawno nie miałam, ale jak będę szła na bal, jak będę, słuchajcie, miała mega taką imprezę wyjściową, to takie właśnie buty. Zobaczcie, jakie piękne broszki. Tutaj element dekoracyjny. I sukienka, którą mam na sobie, jest bardzo dopasowana. I tutaj z tą sukienką można kombinować, bo ta góra jest taka, że można ją zostawić tak. I tutaj mamy coś w stylu takiego, powiedzmy, kołnierza. Ale można też te ramiona, widzicie, ona jest bardzo elastyczna, opuścić. Wtedy stanik bez ramionczek i mieć taką sukienkę bez ramion. I tutaj, wiecie, brokat na dekolt, wtedy błysk i możemy bardziej odsłonić. Czekajcie, założę buty i pokażę Wam się w całości, a nie w kapciach. I w ogóle testuję nowe ustawienie, tutaj mam bardzo jasno dzisiaj, więc mam nadzieję, że będziecie wszystko dobrze widzieć. Sukienka jest, jak widzicie, bardzo dopasowana. Tutaj na brzuchu są marszczenia przez cały brzuch, przez całe biodra. I tutaj mam właśnie zebrane w ten sposób i jeszcze jest rozporek tutaj. Sukienka jest długości midi, ale można ją sobie wydłużyć, można ją sobie też skrócić, pociągnąć do góry. No i ten piękny dekolt. Więc tak to wygląda. Myślę, że idealna baza do stylizacji właśnie świątecznych, sylwestrowych, mała czarna. Jestem na tak. I do tego, żeby dopełnić stylizację, zakładam sobie płaszcz typu taki misio futerko. Obszerny, duży, wygodny. I mam tu jeszcze wyjściową torebkę w kształcie kwiatu. Taka, wiecie, fajna właśnie do stylizacji all black. Na Sylwestra, na święta. Myślę, że super stylizacja. Ktoś nam chciał tu się przywitać. Mój mały Flaferek. Cało wózku, a ty co robisz na Sylwestra? Twoje pierwsze święta, co? To twoje pierwsze święta, aniołku. I lecimy z kolejną stylizacją, kochani. Tym razem sukienka w pięknym, zielonym, takim głęboko zielonym kolorze. Elastyczna, która się dopasowuje do ciała. Tutaj myślę, że biustonosz bardziej balkonetka, ponieważ mój troszeczkę wystaje. Mamy tutaj taki fajny kołnierzyk. Sukienki nie trzeba absolutnie prasować. Tutaj wiązana w pasie i na dole plisowana. Jest to sukienka midi, więc bardzo wygodna długość, troszeczkę za kolano. Do tego wzięłam sobie złotą torebkę i do tego mam kozaki, które zachwyciły mnie, bo są strasznie wygodne. Zaraz Wam pokażę z bliska. I tu będzie fajna rada dla osób, które mają szerszą łydkę, które boją się, że na przykład nie wejdą w but. Ten but ma elastyczną cholewkę, krótszą, bo ona sięga pod kolano. Nie zjeżdża, dobrze się trzyma. Tutaj nie ma ocieplenia, tutaj jest cienki materiał. Zapinana w okolicach kostki. I mamy dosyć ciężką platformę i dzięki temu, że tu jest platforma z przodu, po pierwsze jest to modne rozwiązanie, a po drugie mamy lepiej wyważoną stopę, nie mamy wrażenia, że ten obces jest tak wysoki i tak ciężki, mamy po prostu wygodniej do chodzenia. Także kozaki wyglądają tak, naprawdę bardzo wygodne, takie wręcz skarpeteczki. Bałam się, czy te buty będą wygodne, ale są. No i sukienka w zielonym kolorze. Ja siebie lubię w takim kolorze, uważam, że to jest odpowiedni kolor na święta i fajnie połączyć właśnie ten kolor ze złotem. Także taka druga stylizacja. Teraz mam na sobie komplet dla prawdziwej gwiazdy, która chce lśnić Sylwestra, czy to w święta. I fajne jest to, że w kompletach możecie nosić rzeczy osobno. To znaczy, że ten sweterek, tą bluzkę możecie spokojnie założyć do innego dołu, nawet do spodni, a tą spódnicę możecie też nosić do innych swetrów. Teraz jest w ogóle trend na noszenie właśnie takich dzianinowych, plecionych, grubych swetrów do cekinowych spódnic. Świetny trend. Z tyłu
Bluzka wygląda tak, bardzo elegancko. Pozwólcie, że założę też szpileczki. I tak się prezentuje stylizacja numer 3. Bardzo seksowna, bardzo dopasowana, podkreślająca kształty. Osobno góra, osobno dół. Spódnica jest świetna, bo jest midi i jest elastyczna. To, co lubimy najbardziej. Tak wygląda w całości. Trochę jak sukienka. Można nosić ją niżej, wtedy będzie mieć widoczny efekt crop topu. Co kto lubi. Tak naprawdę co kto lubi. Fajnie wygląda. Myślę, że bardzo fajnie ta stylizacja wygląda. Bardzo przyjemna, bardzo elegancka i właśnie na czasie. Zmierzę sobie jeszcze do innego sweterka, żeby wam pokazać, o co mi chodzi. I mam na sobie taki fajny, puchaty sweterek. Taki misio, naprawdę jest bardzo przyjemny. Tutaj bym uważała tylko, żeby uprać go ręcznie, bo szkoda by mi było zniszczyć ten puszek. Taki mi jest w nim fajnie. I tutaj mamy normalny splot warkoczowy, także nie dość, że fajne ściągacze. I tutaj właśnie ten puszek. I tak to się prezentuje z błyszczącą spódnicą. Także jest to zdecydowanie rozwiązanie właśnie na święta. Jak nie chcemy takiego full glamour, że cała w cekinach, ale coś bardzo eleganckiego, czy do restauracji, czy na randkę. Myślę, że świetny zestaw. Do tego obcasy. Albo kozaki, żeby było bardziej casualowe, jak nie chcecie już tak właśnie sylwestrowo bardzo. Ale myślę, że sweterek jest świetny. Jest luźny dosyć, przyjemny materiał i idealny do spódnicy. Trik, tutaj mały trik, możemy go sobie na ściągaczu podwinąć i założyć w ten sposób, żeby mieć tutaj wysoki stan widoczny. Myślę, że wygląda świetnie. Przerwa między świętami, przerwa od cekinów. Idziemy na spacer z psem, idziemy do lasu, zakładamy wygodny dres. Co mi się podoba w tym mięciutkim, welurowym dresiku, to to, że jest zapinany, więc możemy sobie tu po pierwsze regulować. Po drugie, zwykle te dresy są zakładane przez głowę. Dla mnie rozwiązanie na suwak jest wygodne. Dres jest mięciutki, komplet jest piękny. Do tego spodnie, które zwężają się w nogawkach, co jest fajne. I tutaj jako element dekoracyjny dobrałam do tej stylizacji buty, ciężkie buty z łańcuchami. Buty prezentują się tak, jak widzicie, 3 złote łańcuchy zapinane od wewnątrz, a tutaj lekkie ocieplenie. Idealne na spacer, idealne, żeby się przejść właśnie w przerwie świątecznej, po naszej kolacji, po naszym jedzeniu. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze między świętami, czy po właśnie takim spotkaniu wskakuję w wygodne rzeczy, wskakuję w dresy i ten komplet jest bardzo, bardzo ładny, jest glamour, jest, wiecie, to nie są takie zwykłe, wyciągnięte dresy, jest elegancki i do tego takie buty. Piękny komplet. Kochani, i kolejny zestaw to zestaw z kardiganem, zestaw w prążek. Bardzo ciekawy, bo kardigan nie jest w prążek. Kardigan ma strukturę warkocza. Jak widzicie, o, z bliska ma piękne guziczki. I do tego pod spodem mamy sukienkę. Sukienkę dzianinową, do której dobrałam kozaki. Tak, zresztą ja się bardzo sugeruję tym, co na BornToBe.pl jest na stylizacjach. Myślę, że dziewczyny świetnie się znają na swojej robocie, jeżeli chodzi o dobieranie stylizacji. Więc ja również zamówiłam wyższe kozaki. Więc zobaczcie w całości. Tak wygląda ten zestaw. Mamy tutaj sukienkę dzianinową, bardzo wygodną. Myślę, że świetna sprawa, jeżeli chodzi o kolację, czy służbową, czy właśnie wyjście do biura w okresie świątecznym. Do tego ten dzianinowy kardigan z ozdobnymi guziczkami i właśnie kozaki. Tak wygląda sukienka. Jak się przyjrzycie z bliska, to ma ona prążek. Bardzo wygodna, mięciutka, podkreślająca figurę, więc jak lubicie komplety, to może być coś dla was. Podoba mi się, jak jest rozpięte, podoba mi się, jak jest zapięte. I tu znowu ta sama sytuacja. Możemy ten zestaw nosić osobno. Do tego marynarka, do tego jakaś koszula biała rozpięta, to mi się podoba. Kardigan też możemy nosić osobno, więc jest to komplet. Kupujecie komplet, ale macie więcej opcji. Kozaki. I kozaki są na słupku. Znowu z platformą. I wciągamy je i zapinamy tutaj w kostce na suwak. Kozaki są wciągane. Tutaj te elementy bardzo pomagają wsunięcie ich do góry. Kozaki są też tutaj nieocieplane, ale po prostu mają taką grubszą warstwę, przez co myślę, że będą idealne właśnie na chłodniejsze dni. No i fajnie wyglądają do tego kompletu. Mi się ten komplet podoba, jest bardzo wygodny, bardzo komfortowy i wiecie, nawet jak później przejdziemy do domu, to można sobie w nim po prostu siedzieć, bo jest to tak jakbyśmy siedzieli w sweterku. I dalej mam dwuczęściowy polarowy komplet, bardzo ciepły, jest mi w nim gorąco teraz, jak jestem w domu. Tutaj zapinany aż pod szyję, coś świetnego, jak właśnie jedziecie do lasu na działkę, na spacer z psem i tak dalej. Pokazuję wam w całości. Tak wygląda ze spodniami, z butami w tym samym kolorze, żeby wydłużyć sylwetkę, żeby mieć taką stylizację utrzymaną w jednym tonie. Bardzo wygodny, polarowy. Jest mi w nim gorąco. I buty również są ocieplane. Zobaczcie sobie tutaj. Mają takiego misia, też polarek. Całe są
w jednolitym kolorze. Myślę, że dobrze dopasowałam tutaj kolor do dresu. Tak chciałam, żeby właśnie było wszystko pod kolor. Więc to jest taka stylizacja totalnie do chillu, casualowa, do odpoczynku dla tych, co lubią dresy. I kolejna sukienka na stronie była pokazana zarówno z paskiem, jak i bez. Pokażę Wam bez paska jako alternatywa do obcisłych sukienek. Jeżeli chcecie coś luźniejszego, to właśnie może być to sukienka dzianinowa, wysoko zabudowana i tutaj w kształcie trapezu, litery A. Co kochanie, tak, też niż za tatą i lalą. Ktoś tu chce też przytulić, się chce przytulić. Piesio kochany. Nie. Kto tu jest? Piesek jest w kamerze? Słuchajcie, jak jest w kamerze, jesteś taka mięciutka jak ten sweterek. Wracając, sukienka ma tutaj taki element dekoracyjny. Pokaż tą piłę. Element dekoracyjny. Myślałam, że to jest kieszeń, ale to jest tylko taki wzór. Ojej! Co się dzieje? Pokaż tą piłę. No pokaż. Natomiast właśnie to jest tylko taki element dekoracyjny i ta sukienka jest też w drugim kolorze. Do tego zostawiłam sobie takie długie kozaki za kolano. Do ud praktycznie. Pamiętam, jak moja ciocia w latach 90. miała dokładnie takie kozaki i my je z siostrą wyciągałyśmy z jej szafy i zakładałyśmy i chodziłyśmy po przedpokoju właśnie w tych butach. Także one są naprawdę wysokie i powiem Wam, że się trzymają tutaj na udach. Już Wam pokazuję z bliska i bardzo, bardzo grzeją przez to, że mocno przylegają i że są aż tak długie. Tu nie ma żadnego ocieplenia, kozaki nie mają wysokiego obcasa, są bardzo klasyczne, jak widzicie klasyczny wzór, klasyczny nosek, tutaj nie ma żadnego udziwnienia. Zapinane od środka na taki złoty suwak, gdzie się złotą końcówkę ma i są naprawdę bardzo wysokie, można to sobie oczywiście regulować, ale przez to, że ten jest materiał w środku taki pluszowy, to się dobrze trzyma na udach. Więc ta sukienka jest trochę bardziej skromniejsza i odsłania mniej. Tutaj zdecydowanie przykuwa uwagę do nóg. No i ma bardzo fajny, świąteczny kolor. I na sam koniec mam dla Was stylizację z koszulami. Tutaj podwijam sobie rękawy przy drugiej koszuli od Vina, żeby Wam pokazać. Koszula to jest super, w ogóle super rzecz do spódnic, do spodni. Ja dzisiaj założyłam do spodni typu dzwony i one są tak wygodne, elastyczne i pięknie wydłużają nogi. Właśnie wczoraj na spotkaniu świątecznym z moimi widzami rozmawialiśmy o tym, że część z nas naprawdę cieszy się, że dzwony wróciły, bo przepięknie wydłużają nogi, wróciły czasy naszej młodości. Nie jestem taką fanką bardzo szerokich spodni, jak nosiłam w liceum. Teraz właśnie dzwony. Więc mam czarne dzwony i mam szałwiową, leciutką koszulę. I tak się to prezentuje. Świetny outfit do biura, świetny outfit na święta. Do tego założę sobie ciężkie buty. Pomyślałam o takich, które są teraz mega na czasie. Gruby, rozszerzający się obcas. Platforma. Wiem, że część z Was powie, o nie, tylko nie takie buty. Ale wierzcie mi, chodzę na eventy, chodzę na różne modowe wydarzenia i tam dziewczyny noszą właśnie takie kozaki, takie buty. To jest teraz na czasie, to też są lata 90. I takie buty są również świetne, jeżeli macie bardzo długie spodnie. To właśnie do tych spodni z właśnie dzwonów, czy jakichś innych szerokich spodni, które troszeczkę są na Was za długie. Obcas, platforma i super. Nogi cudownie wydłużone, przepięknie wyeksponowane. Fajnie w tych butach. Buty przewygodne. Jestem jeszcze wyższa w nich. Załóżmy drugą koszulę. A druga koszula, i chcę Wam tu z bliska pokazać, jaka to jest mgiełka, jaka ona jest delikatna. Jaki fajny ma materiał. Wygląda tak. Jest w takim pięknym, kremowym kolorze i to też będzie świetna baza do właśnie świątecznych stylizacji. Myślę, że wygląda przepięknie. No i spróbujemy ją troszeczkę inaczej wystylizować niż to wypuszczone. I z koszulą można oczywiście trochę bardziej pokombinować. Są różne sposoby nawiązania takiej koszuli. Czy to wkładanie w spodnie, czy właśnie związywanie w ten sposób. Niektórzy robią takie różne, wiecie, wzory. Wkładają też pod spód. Tutaj stylizować koszulę można na różne sposoby. Co do czarnego stanika pod jasną koszulę, ja jestem fanką, mi się to bardzo podoba, czy czarny, czy czerwony, to tak trochę łamie te właśnie zasady modowe. Natomiast jak idziecie na święta z babcią, no to może to być troszeczkę kontrowersyjne, właśnie koszula gdzieś tam jakoś nietypowo związana, nietypowo założona, zaraz babcia powie popraw to, dziurawe rzeczy i tak dalej, które my lubimy, starsze pokolenie niekoniecznie, a warto czasem babci zrobić przyjemność. Takiego jestem zdania, także kopertówka, spodnie, jak się czujecie fajnie. No i odpaliła się. Fluffy! Flufficzku! Jak się czujecie fajnie w właśnie długich, szerokich, czy dzwonach, czy
po całości szerokich spodniach to będzie fajnie wyglądać. I do tego właśnie koszula, jakaś luźna, jakaś czy we wzory, czy gładka, ale polecam takie mgiełki, to jest bardzo wygodne. Jakaś ładna torebeczka jako element dekoracyjny. No i mamy to. Buty, pamiętajcie, wygodne, żeby nam było wygodnie podczas tych chłodów. Te niesamowicie wygodne. Powiem wam, że nie wiem, czy nie najwygodniejsze z całego mierzymy. Z tego względu, że mają właśnie ten obces, który jest niesamowicie stabilny. Na koniec pokażę wam jeszcze dwa okrycia wierzchnie. Przed chwilą pokazywałam czarny płaszcz właśnie typu misio. Teraz pokażę taki sam, ale w siwym kolorze. O, tak fajnie wygląda. To jest bardzo oversize'owy płaszczyk. Fajny misio. Tak wygląda ten płaszcz. Myślę, że fajny do narzucenia. Wygląda elegancko. Ja bym sobie tak na przykład do teatru poszła w takiej stylizacji. Nawet ze spodniami. I pokażę wam jeszcze jedną kurtkę. I wczoraj na spotkaniu świątecznym jedna z was miała właśnie kurtkę, którą pokazywałam w jednym z mierzymy i było mi tak miło, że kupujecie z moich rekomendacji, korzystacie z moich kodów. To jest niesamowite. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. I tutaj mamy klasyczną kurtkę czarną. Jak idziemy gdzieś tam sobie dalej, śnieg pada, no to oczywiście trzeba się zabezpieczyć. I jak to moja mama mówi, nie wygłupiaj się, załóż kurtkę. I tu mamy bardzo klasyczny płaszcz puchowy, bardzo klasyczny. O, czy mi na koka wejdzie, z dużym kapturem. Szalika, słuchajcie, nie trzeba. Bardzo ciepluni. O, fajne. Dopasowane. Tutaj mamy kieszonki. Bardzo wygodne. I proste. Jak ktoś szuka prostego, klasycznego, to może być to. Nie ma tu żadnych udziwnień, nie ma tu żadnych przeszyć, żadnych dziwnych kieszeni. Jest bardzo prosty i jest taliowany, co jest ważne, bo nie wszyscy chcą być na prosto, niektórzy chcą mieć talię podkreśloną i tutaj nie ma żadnego paska dodatkowego, więc to też jest wygodne, że po prostu się zapinamy i tak fajnie figura jest podkreślona. Więc ten płaszcz absolutnie mi się podoba, zostaje ze mną. Klasyka, czerń, super jest. Kochani moi, mam nadzieję, że ostatnie w tym roku mierzymy z BornToBe.pl wam się podobało, że złapaliście trochę inspiracji sylwestrowych, świątecznych, ale też między świętami. Wiadomo, że święta to jest jeden dzień, drugi dzień, a pomiędzy mamy kilka dni wolnych, często bierzemy urlopy czy wyjeżdżamy. To wtedy warto się ubrać wygodnie, warto się ubrać ciepło. Kochani, jak chcecie skorzystać z mojego kodu, to na hasło Stylizacja TV macie 35% zniżki na wszystko. Łączy się z wyprzedażami, co jest ważne, że ta zniżka może być jeszcze niższa. Ja często zamawiam na Bornie. Ostatnio zamawiałam też dla córki kilka rzeczy i zniżka mi się łączyła, także kombinujcie z tymi zniżkami, one właśnie niektóre rzeczy są mocniej przecenione, niektóre mniej. Kombinujcie tak, żeby wam się opłacało i żebyście mogli upolować wasze nowe rzeczy do szafy w korzystnych cenach. A my się już żegnamy. Czekamy na tatę, czekamy na lalę. Takie życie ciężkie, słuchajcie, jak się jest takim cudnym, słodkim psem, prawda? Takim szczeniaczkiem, jak ktoś jest, to jest strasznie trudne życie, prawda? Kochani, żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku, w nowym roku w zasadzie, jeżeli chodzi o mierzymy z BornToBe.pl. Także dziękuję za ten kolejny rok ze mną zmierzymy i mam nadzieję, że w przyszłym się również zobaczymy. Buziaczki. Dzięki za wspólną kawę.